Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 23 na moim kanale. Odcinek nagrywany tego samego dnia co poprzedni, czyli 30 czerwca, około godziny 24 roku, około godziny 21.21. I kończę już tu pracę na polach w grudniu. Mamy grudzień, właśnie godzina prawie 13. Także zakończyłem sobie właśnie zbiór słonecznika. Troszkę pograłem pomiędzy odcinkami. I już tam też pracownicy kończą. I opryskiwacz i rozsiewacz. A rozsiewaczem ja tu się musi wbombić. Rozsiewaczem ja tutaj samemu śmigałem przeważnie, ale tutaj właśnie na ostatnie pole, żeby to fajnie wyglądało. Aczkolwiek myślałem, że tu się jakoś minął. To właśnie zatrudnienie pracownika. Także to właśnie ostatnie pole koło farmy, koło kurnika numer 3. Już tu kończymy nawozić. No i jest to odchwaszczone, również jak te wszystkie pozostałe pola. I rośnie sobie rzepak. Tym razem trochę tutaj tego towaru, który ostatnio napełnialiśmy, tych różnych substancji, ale tu jest niska płynność na średnich ustawieniach w okolicach farmy, no ale dużo tu mam maszyn dookoła, jakby nie było, nie? Także ja sobie w sumie jednak chyba zmienię na niższe te ustawienia, nie w tą stronę. No najbardziej zauważalną różnicą są te cienie, nie? Których nie widać. Dobra. Więc generalnie mam też już tam przez chwilę można było zobaczyć pełny zestaw tych słoneczników, które tam pojechał do olejarni. A i właśnie miałem sobie jeszcze, zanim ten czas przewinę, miałem sobie jeszcze kurczaczki. Te słoneczniki tam wyładować, także na chwilę jeszcze zatrzymamy. Trochę sobie tych słoneczników wysypałem do silosu. I co ciekawe też, zastanawiałem się właśnie, poza odcinkiem patrzyłem, że można tu podjechać i sobie załadować te słoneczniki z silosu do zbiornika w kombajnie. Śmiesznie, nie? Śmiesznie całkiem. Także generalnie... mam tam pełną przyczepę 32,5 tysiąca litrów. Te dwie przyczepy, pełny zestaw załadowany. Tu jest 240 litrów, no tam troszeczkę sypałem do silosu. No i tu jest właśnie z ostatniego pola pełny zbiornik. Jeszcze w tym kombajnie, także wysypiemy go do... No to będzie, nie wiem, 11 tysięcy może, coś koło tego. W każdym razie pora już są wszystkie ogarnięte, także możemy podjechać, wyładować te słoneczniki. No i włączymy też przetwarzanie. Włączymy też przetwarzanie tych słoneczników na olej. Tutaj są jeszcze palety z olejem rzepakowym. No i trochę tam jeszcze słoneczników zostanie w tym silosie na farmie. Wszystkich i tu nie przywiozłem. Dokładnie 32,5 tysiąca litrów. Także już możemy ten czas włączyć przewijanie. No i się prześpimy. W tym odcinku, jak też pewnie możecie po tytule się zorientować, mamy pewnie w planach sprzedaż ubrań w marcu, czy tam plus minus miesiąc. Dobra, tu już się wszystko wysypało. Troszkę tutaj na zasianie tego rzepaku poszło, tych nasion. Także możemy w sumie napełnić. Pokażę wam, ile tutaj to wszystko kosztuje. Najpierw nasiona $900, równiutko dokładnie. No i nawóz troszeczkę więcej. $2000 na nawóz podczas siewu. A ciekawe tutaj ile? Myślę, że więcej, nie? Tego nawozu zużyłem, no bo jednak tam to jest 6 metrów. Podczas, źle jadę. Podczas właśnie siewu również jest nawożone. No i kultywacja to jeszcze jest w tym siewniku. Pod tym względem ten siewnik jest spoko.
Naród Siewacz też był napełniony przed pracą na tych wszystkich polach. No i myślę, że więcej tutaj zużyłem tego nawozu. No dokładnie 2,5 tysiąca. Także powiem wam, że o więcej tego nawozu tu idzie. Tym bardziej, że tam nie zawsze, no nie wszystkich polach jest na styk. Tam na czwórce akurat. No jest tak widać na samej górze. Mały omijaczek. Pasek wąski ominięty. No i na środku też pomiędzy jednym a drugim przejazdem. Tak to wyglądało. Dobra, ten już tu wraca. Tego sobie jeszcze napełnimy. Zobaczymy, ile do tego środka chwastu by czekał. No i co pan połowa. Na opryskanie tych wszystkich pól jeszcze raz by mi nie starczyło. Jak widać, napełnimy sobie. No i zostanie mi już mało na tym koncie. 13 tysięcy. Około. No i tu na środek chwastobójczy też ponad 2000 dolarów wydałem. Tyle go zużyłem. 2050 dolarów. Także następny właśnie do zbioru będzie rzepak, aczkolwiek nie mam go jeszcze czym zebrać. Ponieważ ostatnio do kupionego tego kombajnu, kilka odcinków temu, kupiłem tylko przystawkę, także właśnie musimy sobie sprzedać najpierw te ubrania. Także też będziemy sobie obserwować ich cenę. Najwyższa cena, w jakiej widziałem ten produkt, no to jest 31 732. Także nieco ponad 31,5 tysiąca. No i tu w kwietniu, teoretycznie. Chociaż z drugiej strony, to może i nawet słoneczniki byśmy sprzedali najpierw w marcu. Luty albo marzec, nie? Bo kwiecień, no to tak, już wtedy są zbiory tego rzepaku, także pasowałoby wcześniej ten olej słonecznikowy, który się już tam być może skończył. A ile go tu jeszcze zostało tych słoneczników w silosie? 11 tysięcy? No, niecałe 11. Bo 10,5 chyba około ma zbiornik. Także teraz się na tą małą przyczepę nie zabiało. Trzeba by było na tą dużą. Ale teraz chyba nie będę brał. Jednak. Także tym zestawikiem może pojedziemy sobie po ten olej słonecznikowy. Teraz ja raczej nie będę brał jeszcze. To tutaj się przerabia, tak? Nie będę brał jeszcze. No tak, i tak trzeba będzie na farmę zahaczyć, bo tam jeszcze jest olej rzepakowy. Na zewnątrz wyjęty. No dobra. A ile się go tam przerobi, tego towaru? 5000, niecały litrów na miesiąc. Także no w sumie spoko, ze 2 miesiące jakby minęły. Dobra, ten wraca, a tamtego w takim razie puścimy. Żeby tam podjechał. No i sobie już od razu możemy. Zmieści się to jakoś. O, tam przyhaczy się. Delikatnie, ale spoko, tego też możemy zwolnić. No i w takim razie możemy poobserwować cenę oleju słonecznikowego. 6631 to jest najwyższa cena, w jakiej go widziałem, także nieco ponad 6,5 tysiąca. Olej słonecznikowy, no luty, marzec. Także teraz do lutego myślę, że mogę na spokojnie przewinąć. A jeszcze wam pokażę finanse, jak to tam wyszło. Zanim to przewinę ten czas i się tam nadpiszę, to pokażę wam, jak to wygląda. No, prawie 21,5 tysiąca w grudniu. Nie wyniosły tutaj te wszystkie opłaty inne. No i tu pensje pracowników też 1900, prawie 2000. No a tu już jak widać trzeba chwilę poczekać. O, teraz dopiero się obrastają te wszystkie pola na zielono. Także nie działa to tak szybko jak ostatnio. 12 tysięcy na koncie, także naprawdę nie za dużo. Nie za dużo. Ile potrzebuję kasy? 40 parę tysięcy chyba na ten header. Wydaje mi się, że tak. 6336. Mamy luty już. Dobra, cena już rośnie, także myślę, że nie będę więcej czasu przewijał. Po prostu sobie tutaj zerknę.
To jak to wygląda? No jest prawie już pełno tego oleju słonecznikowego. Aczkolwiek i tak naraz tego, ale sypie śnieg. I tak, ten tu jeszcze jedzie. Naraz tego wszystkiego nie zbiorę. No bo tam jeszcze cztery będą. No chyba, że pojedynczo bym to oddawał. Zostawił ten oleju, pokażę tam. No ale nie wiem, trochę jeszcze czasu minie, więc myślę, że tak czy siak będę musiał przyjechać na farmę do magazynu, wyzładować i potem jeszcze spajać. Zobaczymy też w sumie, gdzie. Tym sobie odjedziemy na bok na razie. Zobaczymy też ogólnie, gdzie ten właśnie olej słonecznikowy trzeba będzie wyładować. Gdzie ja tu go mogę zaparkować, ten zestaw? Może tam koło kurnika. Tu też mamy pełną paletę jajek. Również nieco ponad 15 tysięcy na koncie, nie za dużo. Nie za dużo, szczerze mówiąc. Tym też możemy na boczek na razie zjechać tutaj obok. Rozsiewacza się zaparkujemy. No jak to wygląda w przędzalni? Ubyło już tej bawełny, zniknęła tam ta kostka, którą ostatnio zawieźliśmy, także spoko. To już prawie jest pełno tego oleju słonecznikowego. Ten akurat nam dają elegancko, tu masejki wyglądają oba. Ten dojechał także. Także sobie załadujemy 6371 aktualnie, zapiszemy sobie i będziemy obserwować tą cenę. Dobra, na razie tyle. Jest pełno, fajnie akurat tutaj widać różnice. Inne są te palety. Można je łatwo rozróżnić. No te z olejem słonecznikowym są takie fajne, żółciutkie. Dobra, ten zestawik, nie ten zestawik, ten zestawik. Wysyłamy tu również na farmę. Fajna jest ta kubotka. 50 na godzinę około śmiga. Także szybciej niż te maseje domyślne. Tak, oni ma właśnie też podobnie co ta one 170. Dobra. Zobaczymy, co tam następnego będziemy siać. Tymczasem ja zrobię cięcie, obserwuję sobie tą cenę. No i zobaczymy się za chwilę.